tvpodkarpacie.pl. Od wielu, wielu lat jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w upalne dni jest rzeka San. Kiedyś czysta, regularnie badana, posiadająca legalne kąpieliska. Dzisiaj niekontrolowana, bez ani jednego zgłoszonego miejsca wyznaczonego do kąpieli. To nagranie redakcja naszego portalu otrzymała od sanoczanina, który we wtorkowe popołudnie chciał zanurzyć się w sanockiej rzece. Jego plany, bynajmniej nie przez pogodę, diametralnie się jednak zmieniły. Jak podkreśla sanocki historyk Andrzej Romaniak, w ubiegłym wieku Dolina Sanu była zupełnie innym miejscem. Te wszystkie kąpieliska, czy przy przystani, czy pod filarami, czy pod jednostką wojskową, czy na Białej Górze, pod Górą Trepczańską, tam było mnóstwo ludzi, małe dzieci. Tam nikt się nie obawiał, że po wyjściu z wody będzie miał jakieś uczulenie czy coś. No, w Sanie żyło jednak więcej ryb. Przecież ja pamiętam stada świnek, wędkarze wiem o czym mówię, to była atrakcja. To przecież aż dno się srebrzyło od tych ryb. No a ja dzisiaj widzę, że niektórych gatunków ryb jest coraz mniej, że te kamienie są jakieś takie oślizłe, nieprzyjemne w dotyku. Z informacji uzyskanych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wynika, że Sanok nie posiada obecnie zarejestrowanego kąpieliska. Tym samym żadna lokalna jednostka odpowiedzialna za sprawdzanie i regularne monitorowanie rzek nie przeprowadza takich badań. Co zatem z kąpielą w Sanie? Zaliczyłbym to zachowanie do tak zwanych zachowań ryzykownych. Ze względu na to, że nie znamy składu mikrobiologicznego i tak naprawdę to nie wiemy, jakimi chorobami może się zakazić ewentualnie kąpiący. Niekontrolowany San nie stanowi przeszkody dla wielu sanoczan, którzy wraz z dziećmi korzystają z orzeźwiającej kąpieli. Nie. Dopiero co wyszły z wody, także bez obaw. Weszłam wczoraj do wody i widzę, co tu płynie, to mi się niedobrze zrobiło i wyszłam. Ten odcinek wody jest nieklasyfikowany w ogóle i on jest tutaj bardzo zanieczyszczony. Pojedzie się wyżej, od Apostołowa czy niżej, już od Ulucza Witryłowa, jest woda czysta. Powiem, na pewno jest to lepsze miejsce dla mnie niż basen, ponieważ tego co wiem, to na basenie czasem jest większe zanieczyszczenie niż na rzece. Dla dzieci to wiadomo, zaraz dom po prostu się wykąpać dokładniej. Także no, jak na razie tu nie zdarzały się jakieś tam choroby, jakieś takie zakaźne, czy jakieś takie faktycznie groźne. No przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo, no ale może się zdarzyć i tak. tvpodkarpacie.pl